Oh yeah, siemanko. Czas na relaks. Relaksem będzie zrobienie dwóch podstaw pod stół ogrodowy. Jak ktoś sobie przeleci ileś tam filmów do tyłu, to tam są takie podstawy stołu ogrodowego dla Majsterkowicza do wykończenia. I się postanowiłem znowu zrelaksować i zrobić kolejne dwie. Też je wystawię na sprzedaż. Ale to nie w tym tygodniu, bo tutaj jest naprawdę kupa roboty. Belki kupione parę miesięcy temu. Pojechałem na skład drewna. Powybierałem te najładniejsze. Trzeba było dwa kubiki drewna przerzucić, ale są fajne świerczki. Bezrdzeniowe usłojenie. Także nie powinno być w ogóle żadnych pęknięć. No, minusem jest to, że z tego usłojenia po takim cięciu krzyżowym, jak na tartaku robią, no to te usłojenie zrobi z nich takie delikatne rąby. Ale póki mają kąt prosty, póki są świeżutkie i ładniutkie, na świeżo wystrugane, przepraszam, tak to miałem powiedzieć, to sobie je powycinam. Także zaraz będą obroty i piruety. Ale najpierw trzeba troszeczkę dłutko podostrzyć. Dobra. Do tego będzie potrzebna 40. Po tych zajęciach sobotnich i poprzedniej soboty i poprzedniej trochę te dłuta są pouszczerbiane. Muszę częściej chłopakom zwracać uwagę, żeby je odkładali na drewno. Bo jak ktoś jeszcze sobie swoich uszczerbień nie musiał ostrzyć, to jeszcze nie wie, ile to czasu zajmuje, żeby odpowiednią ilość stali zebrać. Także odkładają te dłuta. Uderzenie w kątownik, raz, drugi, trzeci, to już macie uszczerbienia, plus już jest tępe te dłuto. Więc później cały dzień trzeba pracować troszeczkę tępszym niż na początku, bo na początku mają wszyscy przygotowane ostre. Ale to nic się z tym nie dzieje. Gdzie jest ta skóra? Jak już macie dłuto naostrzone, to akurat się udało fajnie naostrzyć, bo boki się świecą. Czyli tutaj macie dołek, czyli zajebiście. Jakby było sytuacja na odwrót, że front po ostrzeniu na płasko wam się w ogóle nie świeci, to znaczy, że te dwie krawędzie się nigdy nie spotkają i to dłuto w tych miejscach nie będzie ostre. A nie wszystkie sztuki są takie fajne. Najgorzej to mi się ostrzyło na reksy. Ani jeden nareks po szlifowaniu dołu nie miał tutaj płaszczyzny. Ani jeden. No w sumie dopiero ich tam 12 w rękach miałem, no ale ani jednemu się to nie udało. Także Stanley Bailey. Jak kupicie taką sztukę, ona może być inna, to wam nie gwarantuję. Także po naostrzeniu takiego dłutka, to podostrzenie, to jest później bajer. To na troszeczkę na skórze pojeździć. Gitarka. Na skórę można sobie kupić pastę taką fajną do ostrzenia. One tam mają różne gradacje. 2000, 3000, 5000. Skóra się fajnie poddaje, więc można to sobie pyknąć ręcznie. Po naostrzeniu dłuta później tylko podostrzyć lekko. Wiadomo, że tych uszczerbień na skórze teraz nie dopucuje. Ale i tak powinno ciąć. Także jak ścina włosy i słychać, to jest w porządku. Jak ścina włosy i nie słychać i później wam przetnę kartkę papieru, to już jest mistrzostwo świata. Może być. Lekko słychać, także jeszcze 100 przejazdów po skórze i będzie lepiej. Ale teraz nie będę tego robił, bo mi się nie chce. Dobrze. Ogolimy sobie jeszcze rękę. To później śmiesznie wygląda. Jedna strona zarośnięta, a druga strona, druga ręka pogolona. Człowiek wygląda jak jakiś wariat. Dobra. Zaczniemy sobie od tej belki. Co tam gra?
co tam gra w jej wyglądzie. Z tej strony wygląda fajnie, z tej strony troszeczkę brzydziej, z tej strony pięknie, ale ma taką tutaj pizdeczkę. Dobra, to z tej sztuki zrobimy dół, czyli to będzie dół, a dół będzie jeszcze frezowany, żeby miał takie dwa kopytka, więc jeżeli to dam do dołu, tu jest centymetr, to całość będzie sfrezowana, a to pęknięcie jest od spodu. Tą ładną stronę damy od zewnątrz, czyli z góry. Ten sęk będzie najprawdopodobniej ścięty, czyli z góry będę miał jednego sęka, a od środka te parę sęczków. Gniazdo pod słup damy gdzieś tutaj, bo jak dam w środku, to później zastrzał może mi wchodzić na tego sęka. Także ile się da z materiału, tyle jeszcze można powybierać. Końcówkę potrzebuję wyrównać i 5 cm od krawędzi uciąć pod kątem prostym. Czyli takie 7 niech będzie. Ołówków nigdy za dużo. Szybko zrobić cieniutką krawędź. 47 cm. 47 i tu będzie moje gniazdo. A zastrzał będzie gdzieś tutaj. Troszeczkę chyba tego sęka zahaczę, ale trudno. Materiał mam wystrugany na 12,8, a to były 14 cm i 2 mm Krzysiu musiał zebrać, żeby był kąt. Ciekawe, czy ten kąt prosty zrobił w ogóle. Zaraz sprawdzimy i jak coś, to będzie reklamacja. Kątowników nastawnych też nigdy za dużo. Cyk. No tutaj krawędź troszeczkę odchodzi. A ta płaszczyzna jest spoko. Tutaj krawędź tylko trochę odchodzi, więc powinien siedzieć fajnie. Tu jak przyjdzie faza, to tego nie będzie widać. 12,8. 12,8. Jakie szerokie gniazda by tu sobie porobić? Dla ułatwienia przy zwężaniu, jak zwężę po centymetrze, to będę miał 10,8, później jedno wiercenie, drugie wiercenie i w środku powinno zostać na tyle materiału, że dłuto, znaczy wiertło mi nie zjedzie. No to zwężymy po centymetrze. Centymetr tu, centymetr tu. Cienkie kreski jak najdokładniej. Chłopcy się przekonali, że rysowanie takiej kreski i poprawianie jest naprawdę... Później na końcu daje troszeczkę gorszy efekt, no bo jak utniesz tu i ci kreska zniknie, po drugiej stronie źle przeniesiesz i ci kreski trochę zostanie, to już masz błąd milimetrowy. No tam technicznie nic nie robi, ale denerwuje. A kątowników nastawnych nigdy za dużo. Będziemy sobie robić 4 od krawędzi. Pomiar będzie z tej strony, bo tam będzie środek. Środek. I trzeba te kątowniki dobrze ustawić, bo tak będę robić nimi cały tydzień. 4 na bok. 6, żeby przykładać wiertło do osi. 6. I koniec gniazda i czopa. 8. Bo tymi kątownikami też się będzie rysować czopy. W sumie mógłbym takie 3 sztuki mieć tu przyspawane, bo praktycznie cały czas są tak używane. Cyk. Jakby ktoś chciał robić profesjonalne pomiary, mierzy sobie, gdzie jest oś,
sznurkiem od osi sobie strzela, pom, i mierzy od osi do osi na zewnątrz. I drugi materiał, który przychodzi, będzie wam się zawsze zgadzał w osi. Ja tak nie robię, bo mi się nie chce. Robię sobie pomiar od jednej strony, bo mi tak jest wygodnie i wcale to nie jest złe. Dobra, wiertełka jeszcze ostre są, czy już trzeba będzie kupić nowe, zobaczymy za chwilę. Czopy będą duże, także na ile by tu je głęboko robić. Na pewno na tyle, co to wierto sięgnie, ale chyba jeszcze będę je pogłębiał wiertłem łopatkowym. Mam tu wiertło łopatkowe, mam. Tak, żeby nie przebiło tego materiału. Od spodu jeszcze centymetr frezowania będzie. Dotąd tylko. Czyli gniazda się zrobi na te spokojnie na 10 cm. Nie, tutaj będzie 2 cm. Gniazdo będzie dotąd. No, trzeba będzie uważać. 9,5 cm gniazdo. 9,5 cm gniazdo. 8,5 cm czop. To też jeszcze jest dobrze. Jak na taki stolik. Do osi. Ugnieść się. I jak najlepiej w pionie zrobić. Oczywiście ręcznie. Na pion nie ma co liczyć. Wilgotne. Do malowania się nadaje. Oczywiście nie do malowania jakąś lakierobejcą czy olejem, to jest bez sensu. A lakierobejcy nie będę nigdy używał. Olejować też takiej rzeczy nie będę. Bo mi się nie chce później czegoś takiego odnawiać olejem co chwilę. Poza tym olejować to trzeba umieć, a sporo osób nie ma pojęcia, żeby sobie... O! Idealnie, 97. Daje radę. A ludzie nie wiedzą, że jak olejują, to muszą nadmiar później ściągać tego oleju suchą szmatką. I później... Dlaczego mi wyszedł grzyb, jak to poolejowałem? No bo kurwa, nie pościerałeś nadmiaru, spadł deszcz i masz grzyb. Nawet nie musiał deszcz spadać, wystarczyło, że była rosa. Dobra. Fenkol. Fenkol, nie duży, ale tutaj jest i to jeszcze w narożniku. Kurwa, tu jest jeszcze... O, ciul! Ale ukryty! Po bokach go nie widać. Dobra, to ja sobie to wiertło dojadę do końca tygodnia. A chłopcom na sobotę się weźmie nowe. Te wiertła są fajne. Ja je kupuję z Milwaukee. W Tarnowskich Górach jest sklep z Milwaukee, także
podjechać, kupić takie wiertło tam 5-6 dych, a naprawdę jest zajebiste. Ale będzie relaks na dwóch sękach. Do wywalania wiórów polecam kręt ciesielski. Materiał na bok i ten gwint fajnie wyciąga. Jak jest lekki materiał, to taki jak ten, można sobie powalić ręką. Oczywiście po dwóch dniach nadgarstek i dłoń takiej roboty boli. Ciekawe, Łukaszku, jak ci wyszedł pion wiercenia. Tutaj na pewno jest krzywo, ten środkowy najładniej wygląda. Milimetr na dole szparki. Fajnie. Tu, o, tu to skręciło. 3 mm. Tu to samo. No, czyli tak jak zawsze, moja tendencja jest w tamtą stronę skosować. Ale że to jest ciesielka, a nie stolarka, to teraz macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów, żeby zrobić w pionie, żeby czop nie latał na boki. A że środkowy mi wyszedł prawie idealnie, to się cieszę. Tutaj chyba się pobawię z klockiem. I nie to, że tym klockiem z muszli klozetowej, tylko tym. Tu jest kąt prosty, bo to było chyba, ja to też było strugane, a ja, bo te były sezon. O, tu jest przykład, taka anegdotka, perfekcyjne usłojenie, najbardziej stabilny wymiarowo materiał, jaki możecie kupić. Także jak kupujecie sobie stoły i stoły są tak zrobione, takie mają deski na blatach, to z tymi blatami nie ma prawa się nic wydarzyć. Dobra, czyli tutaj się można pobawić z tym klockiem, ustawić go do kreski i później po kresce zjeżdżać do buteli. Trzeba wykorzystać fakt, że ten materiał ma kąty i tak zrobić. No to tak sobie przy końcu pyknę, a na razie nie trzeba. Nie ma to jak ostre dłuto. Teraz człowiek się chce przyjść zrelaksować. Także na tym sprzęcie, czy kupicie takie, czy lepsze, nie ma co oszczędzać. Jak kupicie sobie dłuto, które jest tępe, nienaostrzone, to nie macie w ogóle relaksu. To jest zero frajdy. A to jest wasz czas. Także warto sobie kupić lepsze dłuto, fajnie je naostrzyć, żeby mieć później frajdę. Cyk. Jak nie ma sęka, to pięknie idzie. Pięknie. Hehehe. Jeszcze troszkę, a resztę spróbujemy do klocka. Tu jest sękol. No, z grubsza zrobione. Szerokie gniazda się fajnie robi, bo da się powsadzać pod skosem to dłuto, a im większy skos, tym się fajnie te ścianki gładzą. Pyknę sobie jeszcze tylko ten pion. Poselekcjonuję resztę drewna i na dzisiaj więcej nic nie będzie, bo nie ma czasu. Cyk. Krzywo, Łukaszku, krzywo.
luna, la luna. No i teraz ten ostatni kawałek jak najprościej się da. Chociaż żeby ten pierwszy centymetr, chociaż żeby do połowy było w pionie. To nawet jak wam tam trochę na dół odjedzie, też się nic nie dzieje, bo czop i tak się tu zatrzyma na tej krawędzi. Nie powinien za fest latać. Jeśli chodzi o dłuta, jakbym miał teraz mały budżet, to bym kupił 40, 30 i takie mniejsze 20. Jakbym miał wziąć tylko jedno, no to ciężki wybór. Jakbym miał wziąć tylko dwa, no to 40 i 30. Ale jak tutaj wyszedł ten róg, chociaż żeby początek był fajny. Ten jest ładny. No, powiem wam, że 4,5 cm w pionie, a później jakieś tam odejście milimetrowe. No, podoba się to dla mnie. Dobra, te pizdeczki sobie dokończę jutro z klocuszkiem. A tutaj będą sęki. Udanych projektów ludziska, abyście mieli dużo frajdy z tego. Na razie.